O, jesteście, już czas na nasz film o procesingu kolejny. Zaczęliśmy ostatnio takie proste, trywialne rzeczy typu size, background i uruchamialiśmy nasze okienko, które było. Tu od razu kilka takich organizacyjnych spraw szczegółowych. Jeżeli sobie wcisnę run, zamiast tego mogę Ctrl czy w jabłku zawijas R. Czyli Ctrl R w systemach normalnych oraz w jabłku zawijas R i w tym momencie mogę mieć również uruchamianie dużo szybciej. Jak ktoś pamięta, no to pisałem tutaj jeszcze void setup, a teraz to pominąłem i też zadziałało. Owszem, zadziałało, dlatego że po prostu funkcja setup nie jest potrzebna, jeżeli chcemy napisać tylko kilka poleceń, które coś robią i na tym kończą. Natomiast funkcja setup jest jakby wstępem do tego, co będzie się działo dzisiaj, czyli wstępem do tego, że dołożymy tutaj dodatkowe funkcje. I ta funkcja główna, znaczy no nie tyle główna, co pierwsza właśnie wykonywana na starcie, no musi już być określona. Także wrzuciłem to do funkcji setup i inny skrót, Ctrl czy zawijas w przypadku macOS-a T, który nam pięknie poprawia formatowanie. Zwłaszcza osoby początkujące mają problem z formatowaniem, ale ja również, jeżeli coś dopiszę, to nie chce mi się potem tych wcięć dorabiać ręcznie. Dopisałem tutaj właśnie setup, dopisałem nawiasy klamrowe, naciskam zawijas T i mam pięknie wcięte, tak jak należy. To nie ma znaczenia na działanie programu, ale ma znaczenie na jego, ma wpływ na jego czytelność. Dobrze, więc teraz tak, mam coś, co jest wykonywane jeden raz. A chciałbym, żeby teraz na przykład w momencie kliknięcia myszki coś się działo. Potrzebuję do tego, moi drodzy, dwóch funkcji. Funkcję draw, czyli rysuj po angielsku, oraz funkcję mouse pressed, czyli naciśnięta myszka, która będzie działała wtedy, kiedy jest naciśnięta myszka. Funkcja draw jest wywoływana przez processing w kółko, w kółko, w kółko. Jeżeli on ją znalazł, to znaczy, że jego program nie ma się kończyć na setupie. No poprzedni się skończył na setupie, co prawda nie zamknęło się okienko, ale skończył się. Wykonał jeden raz setup, koniec, poszedł do domu spać, dobranoc. Okienko sobie wisiało po prostu na ścianie. Malarz skończył pracę, pomalował ścianę na pomarańczowo, koniec. Natomiast funkcja draw, czyli maluj, sprawia, że processing zaczyna powtarzać się w kółko. Nie kończy swojego działania. On wywołuje w kółko funkcję draw. Jeżeli teraz to uruchomię, to nie zauważam żadnej różnicy, dlatego że w funkcji draw nic się nie dzieje. On cały czas wykonuje pustkę. Za chwilę będę to rozbudowywał, ale no powiedzmy, że na razie wykonuję sobie pustkę. No i teraz chciałbym, żeby w momencie, kiedy nacisnę klawisz myszki, to żeby w tym miejscu pojawił się na przykład nam prostokącik, czy kwadracik, czy coś takiego. Kiedy nacisnę klawisz, to w mouse pressed. Czyli tu damy sobie rest. Przypominam, funkcja do rysowania prostokątów, powiedzmy 100, 10, 10 i mam tak zapisaną funkcję. Uruchamiam, nic się nie zmieniło, ale teraz kliknę gdzieś i pojawił się mój kwadracik. Mój kwadracik w rozmiarze 10 na 10 w miejscu 100 na 100. Jeżeli kliknę jeszcze raz, to pojawi tam się kolejny. Jeszcze raz kolejny. My tego nie widzimy, bo one się nakładają na siebie. A ja bym chciał, żeby te prostokąciki rysowały się w miejscu pojawienia się myszki. No więc w to miejsce zamiast 100 wpiszę sobie mouse X, a zamiast tu mouse Y. W tym momencie processing pobierze X i Y mojej myszki i w miejscu, w którym ona się znajduje, no, ustawi ten prostokąt. Sprawdzam. Jest. Super. Czyli mogę już rysować, klikając i w tym miejscu pojawiają się prostokąty. No, akurat tutaj kwadraciki, ale kwadrat to jest specyficzny prostokąt. I ponieważ jest funkcja draw, to mój program się nie kończy. To on się wykonuje w kółko, czyli czeka na moje naciśnięcie klawisza, pomimo że funkcja draw jest pusta. Jeżeli ja ją wyrzucę i uruchomię tak program, nagle przestała nie działać klikanie.
Dlaczego? Dlatego, że funkcja draw musi być, bo bez niej nie działa funkcja mousepressed. Jest to zresztą opisane w dokumentacji. Ja Was od samego początku namawiałem do tego, żeby korzystać z dokumentacji. I tutaj w dokumentacji mamy pięknie w części mousepressed. Mamy opisane, że ona nie działa bez funkcji draw. Kod jest wykonywany tylko jeden raz i wtedy już zakończy swoje działanie na słuchanie zdarzeń. Bo naciśnięcie myszy jest zdarzeniem. Program nasłuchuje tych zdarzeń wtedy, kiedy jest funkcja draw. Funkcja, która go powtarza, powtarza, powtarza. Dobrze, no to teraz wróćmy do naszego przykładu i w miejscu myszki pojawia nam się prostokąt o zadanym rozmiarze. No mogę tu oczywiście ten rozmiar mu dać większy, zrobić, żeby to był faktycznie już taki prostokąt, prostokąt, nie kwadrat. Proszę bardzo, nie ma sprawy, działa, rysuje, pojawia się. Teraz chciałbym, żeby ten pojawiający się prostokąt miał losowy kolor. Tak, czyli zrobię sobie fill, wypełnienie. No jeżeli dam wypełnienie w jakąś liczbę, to ona będzie oznaczała tutaj kolor. Ja sobie dam wypełnienie i tu wpiszę random od na przykład 255. Oznacza to, że on wylosuje nam liczby od 0 do 255 i wrzuci je do wypełnienia fill. Ponieważ od 0 do 255, to są odcienie szarości, to jeszcze nie są kolory, no to w tym momencie mam prostokąty o różnych odcieniach szarości w tym miejscu, gdzie klikam. Jeżeli chciałbym, żeby to był kolor, to przypominam, że muszę napisać R, przecinek G, przecinek B, red, green, blue. No, mogę też zapisać z dolarkiem wartość szesnastkową koloru, ale tu akurat bardziej mi zależy na tym, żeby rozbić osobno RGB, żebym mógł losować R, losować G i losować B. Tu sobie trzy razy wkleiłem to samo losowanie. Tak, czyli losuj liczby od 0 do 255 jako kolor czerwony, od 0 do 255 razy jako kolor zielony i od 0 do 255 jako kolor niebieski, prawda? I po uruchomieniu otrzymuję już teraz losowe prostokąty o losowych kolorach. Moi drodzy, to samo mógłbym tutaj wstawić jako rozmiar, prawda? Ponieważ moja kartka jest 800x600, to te moje losowanie może się odbywać, no 800x600 to będzie strasznie duży prostokąt, więc połowa z 800, powiedzmy 400 i połowa z 600, czyli powiedzmy 300 i taką wartość będę losował. I teraz losują mi się różne prostokąty o maksymalnie na połowę mojego okienka, tak? No jeżeli gdzieś wyjdę poza ekran, to on może wystawać poza ten ekran. Nie mieści się, ale jeżeli mieszczę się tutaj, to maksymalnie do połowy mi się wylosuje super wartość. Tutaj, bo się nie zmieściło w okienku, jest oczywiście jeszcze średniczek na końcu. Także do mojego prostokąta, do mojej funkcji rysującej prostokąt, mogę wysłać zarówno zmienną mouseX, nie mam tej zmiennej tutaj w programie nigdzie, ale procesing ją odczyta z systemu, mouseY, procesing ją odczyta, no i potem losowe wartości na rozmiar prostokąta. Cały czas nic nie mam w draw, mam tylko funkcję mousepressed, czyli co się ma dziać wtedy, kiedy ma być mousepressed. No a teraz powiedzmy, że w funkcji draw chciałbym, żeby też coś się działo. Na przykład, żeby losowały mi się losowo elipsy i te elipsy pojawiały się w losowych miejscach. Niezależnie od tego, czy klikam, czy nie. Funkcja draw jest wywoływana w kółko, w kółko. No więc mogę tutaj wrzucić elipsę, no i w jakichś losowych miejscach. No więc powiedzmy jakieś losowe dwie liczby. W jakim zakresie? Od 800 na 600. No bo w dowolnym miejscu mojego okienka, które ma 800 na 600, ma się pojawiać elipsa powiedzmy o
również w dowolnym rozmiarze, ale żeby rozmiar nie był zbyt duży, to tak jak w przypadku kwadratu, prostokąta, przepraszam, wrzucę tutaj, że mają być to rozmiary, no, wyraźnie się już zaczyna to nie mieścić, ale mogę sobie to napisać albo rozszerzę tutaj okienko o, albo mogę to napisać w kilku linijeczkach, ale na razie powiedzmy w ten sposób. I elipsa. Elipsy się mi pojawiają niezależnie od tego, czy klikam. W momencie, kiedy kliknę, pojawia się prostokąt i co więcej, pojawiający się prostokąt wpływa na wygląd elipsy. Dlaczego? Dlatego, że mojej elipsie nie zadałem żadnego koloru. One się pojawiają, losowe elipsy, w losowych miejscach ekranu i w momencie, kiedy nacisnąłem mój prostokąt, on się pojawił, dość szybko został zabrudzony tymi elipsami, bo w miejscu, gdzie on się pojawia, to trzeba wyraźnie zdążyć zauważyć, że tu jest prostokąt, bo te elipsy lecą. Czyli malarz, który maluje nasz pokój, naszą ścianę 800x600, on ciągle stawia elipsy. Dlaczego ciągle stawia elipsy? Dlatego, że funkcja draw jest funkcją, która jest wywoływana po prostu w kółko. I leci. Spróbuję tutaj dać pewne opóźnienie. Teraz moje elipsy pojawiają się już wolniej. Dlatego, że dałem opóźnienie delay o 100 milisekund. Jeżeli dam 1000 milisekund, to będzie 1 sekunda. Czyli moje opóźnienie co sekundę pojawia się nowa elipsa. No teraz już zauważycie, że w momencie kliknięcia pojawił się nowy prostokąt. I ten mój nowy prostokąt wpływa na wygląd elips, dlatego że tutaj jest ustawiane fill i to fill jest już potem przez następne obiekty pamiętane. Czyli jeżeli będę chciał zmieniać kolory elips, to oczywiście tutaj fill. No i też mogę dać ten sam fill z tym samym randomem, żeby losował mi losowe wartości dla naszych elips, czyli teraz już w tym momencie elipsy pojawiają się co sekundę, każda o losowym kolorze i już mój prostokąt nie wpływa na te kolory elips, bo elipsa i tak przy każdym draw otrzymuje nowy kolor po wylosowaniu. Także zapraszam do kliknięcia prenumeruj, do kciuka w górę i na następne odcinki. Do zobaczenia.